Pasterskie słowo. Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim ukazuje nam głębię, wartość i znaczenie tajemnicy zamieszkania Boga między nami. Gdy wszystko było pogrążone w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu dosięgła połowy drogi, przypomina antyfona na wejście, wszechmocne słowo stąpiło z nieba, z królewskiego tronu. Chodzi o słowo, które było u Boga i które było Bogiem, odwieczne słowo Boga, przez które wszystko się stało, i zarazem odwieczna Boża mądrość, której Stwórca wszystkiego przykazał. W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. Wstąpienie na ziemię dokonało się w ten sposób, przekazuje święty Jan w Ewangelii, że odwieczne słowo Boga stało się ciałem i zamieszkało między nami. Tak spełniła się wyrażona obrazowo zapowiedź Syracydesa o zamieszkaniu Bożej mądrości pośród nas. W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. W mieście umiłowanym dał mi odpoczynek. W Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. Tymi słowy wyrażona jest prawda, którą w refrenie psalmu wprost wieścimy i powtarzamy. Słowo wcielone wśród nas zamieszkało. I odtąd Bóg jest stale z nami, a wskutek tego wszyscy otrzymujemy łaskę po łasce. Ewangelista Jan przekazuje: podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Taki stan rzeczy, przeobfite obdarowanie łaską, oznacza dla całego rodzaju ludzkiego zupełnie nową perspektywę dziś i jutra. Oznacza możliwość zbawienia każdego człowieka, skutek wzruszającego, pełnego czułości pochylenia się Boga nad ludzką biedą i bezradnością. Przede wszystkim z momentem wstąpienia Syna Bożego na ziemię i Jego zamieszkania pośród nas jest naszym udziałem pełnia prawdy o Bogu. Dana nam jest światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, mówi nam o Ojcu, objawia nam Boga. W liście do Efezjan święty Paweł poucza, że dzięki Jezusowi mamy udział w łasce powszechnego wybraństwa i przeznaczenia wszystkich do zbawienia. W Nim bowiem, stwierdza, Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Z tego krótkiego przekazu wynika, że droga realizacji Bożego planu ratowania człowieka, doprowadzenia go do świętości, wiedzie przez obdarowanie człowieka łaską dziecięstwa Bożego. Wszystko więc Pan Bóg zaplanował, przewidział i konsekwentnie realizuje z miłości do każdego z nas. Potrzeba jednak akceptacji, przyjęcia przez nas owej przeobfitej łaskawości Boga. Wybrzmiewa to wyraźnie w słowach świętego Jana o współczesnych Jezusowi, o ich odniesieniu do słowa, które stąpiło i zamieszkało pośród nas. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy z Boga się narodzili. Jest więc naszym pierwszym i najważniejszym zadaniem uwierzyć w Jezusa, przyjąć Jezusa. W Nim bowiem jest życie, a to życie jest światłością dla nas, światłością, która w ciemności świeci i której ciemność nie ogarnia. Zadanie jest wcale niełatwe, ale i w tym nas Pan Bóg nie zostawi.
chętnie wesprze, tylko trzeba, jak święty Paweł, z ufnością do Boga wołać, aby dał nam ducha mądrości i objawienia dla głębszego poznania Jezusa, by dał nam światłe oczy serca, tak byśmy widzieli nadzieję swego powołania i bogactwo chwały obiecanego nam dziedzictwa. Pasterskie słowo biskupa Andrzeja Czai tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19.45. Powtórka w niedzielę o 9.45.